Niepotrzebnie myślicie o tym, co było kiedyś. Niepotrzebnie patrzycie się do przeszłości. Jest tutaj jakiś ślepy zaułek. Gdzieś zabrnęliście i się zatrzymaliście. Szukacie nowej idei, nowego pomysłu, nowej drogi. Popatrzcie, że wasze problemy nie są związane z obfitością. Stół jest pełen. Pełen dobroci, pełen jedzenia, pełen pieniędzy. Niczego wam tutaj nie brakuje. Popatrzcie, że od innych ludzi płynie do was miłość. Popatrzcie na te dary. Czakra serca, ziemi, wszystko do was idzie. Miłość, bezpieczeństwo. Popatrzcie, że ziemia się o was troszczy. Posyła do was istoty, które mają was wspierać w waszych życiach. Jest jakiś problem jednak w miłości. Chodzi o jakąś bliską relację albo o brak takiej bliskiej relacji. Panowie tutaj gdzieś odchodzą na bok. Miłość płynie do panów, a panowie odchodzą. Odwróceni królowie miłości. Popatrzcie na te sukcesy w życiu. To jest ten czas. Róbcie, czego pragniecie. Ponieważ wszystko, za co się złapiecie, zakończy się sukcesem, powodzeniem. Może dlatego panowie tutaj nie mają czasu na miłość. Odnoszą teraz sukcesy. Sukcesy w życiu. Osiągają szczyty. Ale jednak jakiś projekt, jakiś ziemski projekt może być związany z biznesem, z mieszkaniem, z jakimiś zakupami, przedsięwzięciami. Coś tutaj jest jakby zatrzymane, zablokowane, pomimo, że macie środki i możliwości, by to realizować, ale z jakiegoś powodu to zostało zatrzymane. Popatrzcie na muzę. Dusza w waszym sercu wiruje. Wir miłości. Nie tylko z zewnątrz miłość do was płynie, ale i od serca, od wewnątrz. Co prawda nie macie bliskiej relacji, ale i bez tej bliskiej relacji miłość do was po prostu zewsząd płynie. Popatrzcie dalej, znów światło świata, znów dusza, znów piękne istoty pukają do waszych drzwi. Wy tylko macie im otworzyć. Popatrzcie, że wasza dusza reaguje na to, że wy jesteście odwróconymi tutaj królami miłości, że brakuje związku, ale dusza robi wszystko, co może, by wypełnić was, tę pustkę w sercu. Więc miłość do was płynie innymi kanałami. Ale wy z jakiegoś powodu jesteście źli na duszę. Popatrzcie na ten piorun. Ten piorun nie uderza od duszy do was, tylko to wy uderzacie tutaj w duszę tym piorunem. Jakaś tutaj jest złość. Jakbyście nie doceniali tych starań duszy, tylko uczepili się tego, że nie macie bliskiej relacji. Więc zastanówcie się na całej reszcie tych pięknych kart. Popatrzcie, ile miłości, obfitości, sukcesów, ile rzeczy dusza się dwoi i troi, by otulić was miłością. Docencie własną duszę.